zapewne większość z Was kiedyś pomyślała o tym, jak to jest być nauczycielem. I co jest najpiękniejsze, w tych czasach możemy to sprawdzić. Mam tutaj grę, która nazywa się Teacher Simulator. W ogóle bardzo jest wysoko w ocenach w kategorii gry symulacje, chyba na drugim miejscu. Zdecydowanie wybieram tutaj pana wąsacza. Załóżmy, że moje nazwisko to pan Wąsik, albo pani Wąsik. Nie wiem tylko czemu zamiast nosa ma parówkę, ale to już, słuchajcie, to już nie jest ważne. Dobra, musimy się o coś zapytać klasy. W ogóle widzę, że to bardzo mała klasa jest, chyba jakaś prywatna, tak mi się wydaje. Jakie zwierzę jest różowe? Zapytajmy się może tutaj tej dziewczynki z przodu. O, to chyba moja córka, bo ma taki sam nos. Klowa? Krowa jest różowa. Ja widzę, że ta moja klasa to jakieś chyba same głuptaki są. Myślałam, że jak wybiorę dziewczynkę, która będzie siedziała z przodu, to będzie jakaś, wiecie, mądra. A wydaje mi się, że chyba nie bardzo. Flaming! Flaming! No tak, to jest poprawna odpowiedź. Co skrót LOL oznacza? No wiadomo co, LOL surprise, no nie? Proste, halo, proste. Zła odpowiedź, co to jest w ogóle? To nie jest LOL surprise. Pała, siadaj. Dobra, weźmy tą dziewczynkę znowu, dajmy jej tutaj drugą szansę. Wydaje mi się, że to jest w tej grze poprawna odpowiedź, ale dla mnie LOL oznacza tylko i wyłącznie LOL surprise. O nie, pałę jej wstawiłam, a nie powinnam. Trudno, jestem nauczycielem i ja tu rządzę, co? Już koniec tego dnia? A to się napracowałam, o ja nie mogę naprawdę. I jeszcze ile zarobiłam? Czy to będzie teraz przepytywanie? Ojej, a nie, oni oddają pracę. Tak, to jest kot, prawda. Prawda, no, prawda. Jak zaznaczyć, że to prawda? Halo? A, muszę narysować! Hipopotam? Sama jesteś hipopotam! Dobra, to jest słoń, dobrze odpowiedziałaś, gratulacje. Dobra, dawać kolejną pracę. Dostała, widzę, ocenę B, czyli to jest chyba 4, tak mi się wydaje. Kabagę? Kabagę? To chyba nie jest to, tak mi się wydaje. Marchewka inaczej się nazywa. Kar, bardzo ładnie. Ja nie wiem, jak można być takim głupim, żeby pizzę nazwać fasolą. Nie, tu po prostu powinien pałę dostać. Pała, co z tego, że trafił jedno? Pała, nie zdajesz, siadasz do ławki. Owca na lwa? Czemu te dzieci są takie głupie? Ja mam nadzieję, że to nie oznacza, że ja jestem słabym nauczycielem. Fish, tak, to ryba, gratulacje. Jeszcze jakbyś podpisał to Nemo, to jeszcze też bym uwierzyła. Wieża Eiffla, Boże, tam jakieś same zwierzątka podpisują mi pizzę, a tu raptem chłopak dostał wieżę Eiffla i dobrze ją podpisał, no ten to jest jakiś mądry. Oprócz tego lwa. A nie, to była w ogóle dziewczynka, sorry, wybacz. Wybacz, nie zauważyłam. Już kolejny koniec dnia? Nie no, słuchajcie. Aż tak łatwo, nie? Mogę mieć nowy, o, co? Strój, widzieliście to? Mogę być baseballistą! Nowa gra. Co tu się dzieje w ogóle? Co to jest? A, będzie sprawdzian chyba. Aha, muszę naostrzyć ołówek. Super. Ojeja. Oj, not sharp to ile? Ale prawie cały zgoliłam. Okej, dobra, trudno. Słuchajcie, szkoła daje za darmo te ołówki, to sobie mogę robić je jak chcę. No jak to? No co ze mnie jest za frajer, nauczyciel? Nie umiem ostrzyć ołówka nawet. Muszę znaleźć osoby, które oszukują. Które, wiecie, o, ta się tutaj kręci. Ona jakaś podejrzana jest. Co? Aha, mogę się oglądać. Ona tu się... Patrz! Patrzcie! Patrzcie, widzę was! Co podpowiadasz? Pała! Wychodź z sali! Jezu, jaki straszny nauczyciel. Wredna jestem okropnie. Ten też, patrzcie! Patrzcie, ona pracy ze sobą nie wzięła, on dalej ściąga. Pała! Kto jeszcze? Kto jeszcze jest na celowniku, no? O, mam cię, gnojówko, mam cię, pała! W ogóle możecie liczyć, ile pał dzisiaj wystawiłam. Do dyrektora! O, nienawidzę ściągania! Tak naprawdę to sama trochę ściągałam w szkole i to tak nawet trochę bardzo. Narysuj kobietę pędzącą na autobus. No piękna praca, w ogóle to chyba dobrze, no dobrze. Pędzi, widać, że pędzi, jak wiatr. Dobra, dalej, dalej, co tu masz ciekawego? Narysuj dziecko uczące się pływać. Oprócz tego, że to co na rękach niby miało być pewnie, wiecie, tymi, jak to się nazywa? To nie są pontony, to są coś, co ratuje, żeby nie utonąć. Wygląda tutaj jakby to była kartka po prostu narysowana i to dziecko widzę jest bardzo przerażone, ale niech będzie. Brawo, A+ nawet? Bez przesady, aż takiej dobrej oceny do ci nie wystawiam.
Narysuj parę biorącą ślub. No i to jest piękna praca. Pięknie, zobaczcie, uśmiechają się. Super! Brawo! Szóstka! No, tej się należało. Dobra, słuchajcie, te dzieci ewidentnie trochę już były mądrzejsze. Jestem z nich dumna. O, patrzcie, mamy nowy outfit. O Boże! O nie, nie chcę oglądać reklamy. Jedynie słuchajcie, jak będziecie chcieli kolejny odcinek z tej gry, bo w ogóle wydaje mi się, że ona jest mega fajna, wkręciłam się w nią już, to wtedy po prostu jakieś sobie tam rzeczy pokupuję na spokojnie. Dobra, mamy tutaj kolejną jakąś grę dodatkową. Co ja mam tu zrobić? A tu mogę sobie salę wybierać, ta. Dobra, weźmy taką. To jest jakaś kuchenna? Muszę wymazać tablicę. Ej, to zawsze uczniowie robią. Bo mi się nie chce, wiecie, rąk brudzić od kredy. Bo to zawsze jak się mazało tą tablicę, to takie ręce były takie, wiecie, uświnione strasznie, nie? Od tej tablicy. Dobra, okej, jesteśmy gotowi do nauczania. O, tu jakaś starsza typiarka, no nie? Patrzcie, to jest co najmniej licealistka. Uczyłam się całą noc. Dzień dobry pani. Japońskie jedzenie, pizza. Dobra, nawet jej nie komentuję jej mądrości, jesteś po prostu głupia i tyle. Niemieckie jedzenie, sushi. No, pomyliło ci się, ale tak naprawdę jakie jest niemieckie jedzenie? Chyba te wursty, nie? Takie parówki w sosie. Dobra, tutaj też źle. Źle, pała, po prostu pała. Banany są żółte. No, zgadłaś, wow. Dostajesz dwa, więcej nie, po prostu. No, D, dobrze, jak... Wiecie co. Grzyby są... jagodami? Nie, nie są. Ryż jest gotowany w serze. Co to są za odpowiedzi? Ja naprawdę, ja nawet mając 3 lata taka głupia nie byłam. Źle. Czemu? No źle, źle. Dwa razy, dwa krzyżyki źle. Pesto jest robione z... Ojej, a co to znaczy to słowo? To jest... Nie wiem co to znaczy, ale napiszę, że źle. O, no to w ogóle nie zdajesz. F, dokładnie. Spaghetti jest zrobione z pasty, czyli z makaronu. Dobrze, może jedna mądra się trafi. Kiełbasa jest przeważnie zrobiona ze świni. Dobrze. Włoskie jedzenie to pizza. Dobrze, jedna mądra. Jedna mądra, no. Wychowałam jedną dobrą dziewczynkę. Nie wiem jak wam, ale mi się ta gra naprawdę mega podoba, więc zostawcie proszę pod tym filmem szybko 15 tysięcy łapek w górę, to nagrywam od razu kolejny odcinek. No i też, wiecie, subskrybujcie ten kanał Miss Aga Gra, bo musimy tutaj dobić szybko 100 tysięcy i znowu będziemy pytali się o coś klasy. Jaka jest brytyjska nazwa dla zucchini? Co to jest zucchini? Nie wiem, ale wam tutaj wstawię jedynie gdzieś obrazek tego zucchini, nie wiem, kojarzy mi się to z czymś warzywnym? Dobra, ty będziesz wiedziała na pewno. Kabagę. Załóżmy, że to jest poprawna odpowiedź, bo ona zawsze ma rację. Czy ja dałam jej 6 za złą odpowiedź? No trudno. Lubię ją, po prostu ją lubię, no. Jaki wspaniały outfit! O, ja nie mogę! Dobra, nie, tego na pewno na kolejną grę odblokuję, na 100%. Dobra. Co my tutaj mamy? To jest sala jakaś filmowa i co? Jak sala telewizyjno-filmowa, że kinowa? Popcorn? Nie za dobrze w tej szkole mają, mowy nie ma. Biznesowa klasa. O, to może tutaj będą, wiecie, jakieś starsze osoby. Licealiści i licealistki. Może będą trochę mądrzejsze. O nie, to ten z czapeczką, co nigdy niczego nie wie. Co nam tutaj dajesz za rysunek? Narysuj strażaka ratującego kota z drzewa. No powiem ci, ładny ten rysunek. Tutaj taki trochę ten kot podobny do mojego kotoja. Bardzo ładnie. 6. 6. Naprawdę, postarałeś się. Idź się pochwalić rodzicom teraz. Narysuj sprzęt używany na siłowni. Że człowiek jest sprzętem używanym na siłowni. Tutaj narysowała jakiegoś bardzo, bardzo dużego mięśniaka. Słuchaj, źle. To nie jest to. Jak to? No przecież człowiek nie jest sprzętem. Pała, siadaj. Ja mam rację bardziej niż ta gra. Narysuj symbol dolara. Słuchaj, ja jako prawdziwa Grażynka wiem jak dolar wygląda. To jest znak najprawdopodobniej funta. I to jest jak zwykle ten typ w okularkach. On jest po prostu najgłupszym dzieckiem ever. I to jest jeszcze chyba mój syn, bo jest bardzo do mnie podobny. O nie, mam takiego głupiego syna. O nie. Myślałam, że jesteś dobrą uczennicą. Czemu ona wlazła w ścianę? Co się dzieje? Kolejny! No ten to wiadomo, że ściąga. Ja mu się nie dziwię, nie?
Jemu to się nie dziwię, bo i tak by jedynka była, i tak jedynka. Czy ta się patrzyła tutaj coś... Nie, dobra, to chyba był tylko zegarek niby. Ta widzę, że nic nie wie, już głową macha. Ten się patrzy w sufit. O, mam cię, gnojku! Wynocha stąd! Takie proste wam sprawdziany daję, a wy ściągacie. Patrzcie, jaki zadowolony, że wyrzucił tych, co oszukują. Jaki dumny z siebie, że zniszczył komuś dzień. Czy to jest strój wikinga tam był? O Boże. Co w ogóle na tej tablicy jest narysowane? Kotki jakieś? Tu jest tyłek, widzicie? Tyłek narysowali, pośladki normalnie. I tutaj Bobby kocha Ross, ale ktoś wymazał to i na Max. Czyli Bobby jednak kocha Max. Okej, dobra. Bardzo, bardzo interesująca tablica, ale musimy ją szybko wymazać, bo tam były bardzo, bardzo brzydkie pośladki. Bardzo brzydkie pośladki. A ja się dowiem, kto to namalował i wstawię mu kolejną pałę. Dokładnie tak. Co ty masz znowu tutaj? Mleko, masło i krem. W sensie pewnie chodzi o jakąś śmietanę czy coś takiego. To carbohydrate. Co? Nie, to na pewno nieprawda. Ty nigdy nie masz racji. Chińskie jedzenie to spring rollsy. Chyba dobrze, coś tam mają jakieś rollsy, nie? Wegetarianie nie jedzą warzyw. Jezu, ty to jesteś jednak głupi jak but. Jak but! Pała! Ty też jesteś głupi. Ja mu już wszystko pozaznaczam, że jest źle, bo on na pewno ma wszystko źle. O nie, jedno miał dobrze, no i trudno. Pała! Pała, jesteś głupi! Dobra, teraz tobie dam szansę. Hamburgery są stworzone, znaczy... Hamburgery są stworzone z szynki. Nie? Tam jest jeszcze bułka i różne inne rzeczy. BLT, czyli to jest taka kanapka, jest zrobiona z fasoli, tostu i cytryny. Nie, bo tam właśnie powinna być szynka, jak już. W ogóle fasola i cytryna w bułce, no nie. Meksykańskie jedzenie to tacos. Okej, dobrze, niech będzie. Skąd pochodzi sushi? Z jakiego kraju? Słuchaj, typie... O, widzę, że ten w okularkach to nawet się nie zgłasza. Nawet nie chce zdobyć dobrej oceny, tylko patrzy się w sufit. Dobra, ty z tyłu z czapeczką. Chiny. Nie. Źle. Źle. Mówiłam już o tym na dzisiejszej lekcji. Naucz się czasami czegoś, ty. Czerwonej. Grecja? No nie, no matko jedyna. Dobra, jeszcze ten z tyłu, jak nie to ta z przodu pewnie będzie widziała. Indii? Nie! I się wszyscy w ogóle, nie wiem czy zauważyliście, w całej tej klasie się śmieją, jak ktoś źle odpowiada w ogóle. To jest, słuchajcie, takie najgorsze, jak czasami coś się w klasie odpowiedziało i źle się odpowiedziało i wtedy cała klasa się śmiała, to mi się później ogólnie wtedy już do kolejnych odpowiedzi nie chciało zgłaszać. Nie wiem, dajcie znać, czy też tak macie lub mieliście. Dobra, ta z przodu na pewno będzie wiedziała. Japonia, dobrze, 6. Gratulacje, jedyna zdajesz do kolejnej klasy. Reszta kibluje. Będą się bić! Będą się bić! Będę musiała ich rozdzielić! Naprawdę tu są takie rzeczy? Dziewczyny? O matko, ja mogę gaśnicę nawet tutaj... Co? Aha, muszę klikać tutaj, dobra, okej. Matko, pobiły się, o co się pobiły? Niesamowite, aż po prostu jestem oburzona tym faktem. Narysuj wieżę Eiffla. Bardzo ładnie, piękna wieża Eiffla. Narysuj górę Fuji. Wystarczyło po prostu narysować dwa trójkąty i już bym ci zaliczyła. A ta narysowała... Pała. Pała, kobieto, pała. Siadaj, nawet dwie pały. Tragedia. Nie, no co taką zdziwioną udajesz? Narysuj dolinę. To jest wodospad. Nie wiem, oni mają problemy z czytaniem? Czy w ogóle z pojmowaniem świata? Pała. Pała, pała, pała. Ja już na dzisiaj mam dosyć tych głupich dzieci. Mój mózg został chyba przerobiony na mielonkę po tym, co się tutaj dzisiaj działo. Jestem bardzo ciekawa, czy jak wbiję wyższy level, to wtedy te dzieci będą trochę mądrzejsze. Pewnie nie. Pamiętajcie też koniecznie o zostawieniu przynajmniej 15 tysięcy łapek w górę i myślę, że może wtedy kolejny odcinek nagram z kimś w duecie, na przykład z Adrianem albo z Werką Aferką i będziemy razem oceniali te głupie dzieci.